Bardzo proszę o krótkie słowa w imieniu rodzin przez panią z rodziny Czcińskich. Drodzy przyjaciele, droga rodzina, drogie duchowieństwo, księży, biskup, całe duchowieństwo. Przepraszam, że jestem strasznie wzruszona i nie czuję się dzisiaj najlepiej, ale pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby mojego bracia mogli dzisiaj spocząć tutaj i żyć godnie. Chociaż w końcu czekaliśmy na to 70 lat. Ojciec szukał, wiedział, że gdzieś po lesie ostrołęckim, ale nie mógł ich znaleźć. Zmarł 5 lat temu. Dziś by się cieszył, żeby mógł ich tutaj pożegnać na tym, ale w imieniu ojca, w imieniu mojej całej rodziny, wszystkich tu rodzin, które tu będą spoczywać, serdeczne Bóg zapłać wszystkim, pocztom sztandarowym, wojsku, kombatantom, duchowieństwu, za śliczną oprawę, za mszę świętą, za ofiarę mszy świętej, za modlitwę. No wszystkich was ogarniam sercem całym. Dziękuję, serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich. Bo nie mam słów na to. Jest mi naprawdę ciężko mi mówić, bo po tylu latach, żeby odnaleźć swoich stryj, nie dane było mi ich poznać. Urodziłam się dwa lata później. Mogli żyć, mogłam mieć kuzynów jeszcze więcej. Niestety, nie dano. Banda zabrała ich. Trudno. Musimy się pogodzić, trzeba przebaczyć. Ale zapomnieć nie wolno, że tak się działo. Ojciec mówił zawsze, pamiętaj, bądź dobrą Polką, wierną Bogu i narodowi naszemu, żeby byli wszyscy szczęśliwi. Oni o to walczyli. Dziękuję. Dziękuję wszystkim z całego serca. W imieniu mojej całej rodziny. Nie mam słów, żeby wyrazić. Braknie, bo jestem zwykłą kobietą, zwykłą matką, Polką. Ale staram się swoje dzieci wychować też w tym duchu, żeby byli zawsze godnymi Polakami, wiernymi chrześcijanami i żeby żyli według wiary naszego narodu. Bóg zapłać wszystkim. I proszę o pamięć, nie jestem stąd. Mieszkam w województwie gdańskim, spory kawałek jest stąd. Ale proszę harcerzy, że wszystkich, kto tu może będzie, żeby pamiętali o tym grobie, bo przez tyle lat tylko pan Raszkiewski, czy jak. Serdecznie Bóg zapłać dla niego, ile on musiał ten człowiek wycierpieć, nosić tyle lat w swoim sercu. Ten ból, to ten widok przeżywać, nie mógł przekazać tego nikomu, bo bał się, na pewno się bał. Teraz jest wolna Polska, wolno mówić wszystko. Bądźcie szczęśliwi i życzę wam dużo szczęścia, zdrowia. I żeby Pan Bóg wam wszystkim wynagrodził. Nie myślałam, że tu będzie tyle ludzi, tyle moich ojca, braci, tyle ludzi będzie żegnało w życiu. Tyle leżeli, czekali na ten czas i w końcu, prawda w końcu musiała być odkryta. Serdeczne Bóg zapłać jeszcze raz dla wszystkich. Bardzo proszę o zabranie głosu córkę pana Bronisława Lisa. Witam wszystkich i serdecznie dziękuję za taką uroczystość. Nigdy nie myślałam, że tak doczekam jeszcze. Miałam 3 latka, jak ojca zabili. Jak go zabrali, nie pamiętam. Teraz też nie wiem, co powiedzieć. Tylko zacznę płakać. Pamiętam jego. Nie pozwolili na podwórko wyjść. Trzymali nas jako dzieci w domu. A tam go bili. Tylko słyszałam krzyki. I płacz mamy, bo miałam brata na ręku, który miał roczek. Dziękuję wszystko za to zorganizowane i serdeczny Bóg zapłać. Nie mogę mówić. Dziękuję uprzejmie, przepraszam.